Jeśli chcesz kupić monety do FIFA 23 Ultimate Team, to zapraszam Cię na stronę u7buy.com. Monety z tej strony są tanie, dostarczane są bardzo szybko i pamiętaj o tym, żeby użyć kodu TONRAS po 5% zniżki na zamówienie. Link do strony w opisie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, za chwilę zaczynamy nowy event Future Stars, ale jeszcze przez 3 godziny są dostępne karty Team of the Year i naprawdę bardzo chciałbym trafić jeszcze jakimś cudem. Mam jeszcze kilka paczek, mam ich jeszcze kilka, ale większość z nich oczywiście zostawiam sobie na event Future Stars, który za chwilę się rozpocznie i więcej o nim będzie w dalszej części odcinka. Ale teraz słuchajcie, lecimy z paczką z trzema obrońcami 85+, i do tego jeszcze za chwilkę paczki są fajne do odebrania w momentach, ale do tego sobie przejdziemy za chwilkę, więc zobaczmy, czy będzie coś w paczce z trzema obrońcami 85+. Może w tej ostatniej paczce? No niestety nie. Tylko walkout. Niemcy, środkoobrońca i będzie to Rüdiger. I teraz przejdźmy sobie do momentów, bo tutaj jest obok nowych paczek, które są dostępne, player picków, jest jeszcze kolejna karta do właśnie wymiany Future Stars. I jest on dostępny tutaj, żeton przyszłych gwiazd za 20 gwiazdek, tak jak mówiłem przed chwilą. I do tego mamy 3 player piki 83+ do wyboru za jedyne 15 gwiazdek, więc naprawdę uważam, że opłaca się to bardzo i teraz te 3 player piki sobie odbierzemy. I co ciekawe, one są wymienne. Okej, nie można sobie odebrać dwóch na raz, więc trzeba pojedynczo otwierać, więc zobaczmy, co będzie w pierwszym. Okej, 84 Diaby. Nie, dlaczego ten Diaby był przed chwilą niewymienny, jak widzieliście, a wczoraj otworzyłem jednego player picka tego 83+, bo było chyba 4 dostępne i trafiłem Kantę wymiennego, drugi player pick, w którym jest tylko 83. Dobra, trzeba było otwierać wczoraj, gdy leciało z nich naprawdę fajnie. I teraz, jak widzicie, te karty są niewymienne. Nie wiem, dlaczego to zmienili, ale na pewno pierwszy player pick, który otworzyłem, był wymienny. Dobra, więc bierzemy kolejnego, ostatniego już player picka, 83+. Tam później jest jeszcze 84+, więc też sobie go weźmiemy. Zobaczmy, co będzie w ostatnim. Inform 86+, więc naprawdę się opłaca. I dobra, weźmiemy sobie jeszcze paczkę rzadkiego złotego piłkarza 84+, ale tutaj też nic nie ma. Belgia, bramkarz, będzie tylko Castells. I dobra, słuchajcie, teraz przeniosłem się na moje konto poboczne, na którym sobie zbierałem paczki takie większe od momentu chyba wymiany świątecznej. I naprawdę te paczki, które tutaj zostawiłem, są bardzo fajne. 10 zawodników 85+, 2 zawodników 85+ i paczka chociażby z setką centurionów, więc naprawdę liczę, że coś uda się tutaj trafić i prawie że o tym koncie zapomniałem. Dosłownie na teraz, 3 godziny przed, przypomniałem sobie, że te paczki sobie zachowałem właśnie na Team of the Year, żeby otworzyć na jednym odcinku i teraz jest idealna okazja, żeby to zrobić. Także jeżeli coś będzie w paczkach, to się widzimy. I dobra, otworzyłem 6 czy 5 paczek, niestety w żadnej nic nie było, więc lecimy teraz z paczką dwóch zawodników 85+. Może tutaj? Jest walkout oczywiście, ale niestety bez karty specjalnej. Niemcy, SPO będzie Thomas Müller. I dobra, teraz największa paczka. W sumie dwie największe. 10 zawodników 85+, i tutaj naprawdę mam nadzieję, że coś będzie. I mamy, myślałem, że kartę Team of the Year, ale tylko nominowani. I będzie Nabil Fekir, którego na swoim głównym koncie nie trafiłem. Zobaczmy, czy jeszcze obok Fekira będzie coś fajnego. Davis, Martinez, Neuer i Mane. To jest chyba najlepsza moja paczka podczas całego eventu Team of the Year. Szkoda, że na koncie pobocznym do klubu. I zanim otworzymy jeszcze tą paczkę z setką centurionów, mamy 9 paczek jeszcze, które już niestety odebrałem. Myślałem, że je można odebrać troszeczkę później. Ale za codzienne logowanie mam jeszcze 9 paczek, których też nie będę dzisiaj otwierał, ale te już zostawiam sobie na jakiś kolejny wielki event. Być może będę tutaj zbierał od dzisiaj paczki po prostu na start Team of the Season. Jak widzicie, te paczki są naprawdę wielkie, więc liczę, że też na start Team of the Season, może nie start, a Premier League gdzieś za 3-4 miesiące będę miał tych paczek wielkich tutaj, może nawet ze 100, więc zobaczymy, czy się opłaci. A teraz paczka z setką centurionów i niestety tylko inform w walkoucie, chociaż wszystkie karty są niewymienne, więc też może być coś jeszcze tutaj dużego. 88 inform, więc bardzo fajny traf pod jakieś większe SBC. Marquinhos, Robertson, Milinkowicz, więc nic specjalnego nie ma. I jesteśmy w nowym evencie, jak widzieliście przed chwilą na ekranach z Future Stars. Oczywiście zaczął się on w piątek, niestety odcinek robię dopiero w poniedziałek. Ale jest to pierwszy i ostatni raz, gdy zaczynam nowy event, dopiero 3 dni po, więc kolejne eventy normalnie będziemy zaczynali w piątek i pack opening i tak dalej, więc przejdźmy do tego, co mamy nowego w SBC, bo jest Theo Walcott, jest również Wanderson, który wygląda fantastycznie i jak widzieliście, już zacząłem tą kartę robić, bo jest ona bardzo tania, a miałem po prostu duplikaty niewymienne wysokocenne, więc od razu sobie tutaj wrzuciłem, skład 83 pozostał, więc to sobie zrobię poza odcinkami. Wczoraj dostaliśmy Theo Walcotta 87, który naprawdę wygląda bardzo fajnie, jako, nie wiem, chociażby zmiennik 99 tempa. Około 150 tysięcy chyba za tą kartę, więc nie jest jakoś tragicznie. I do tego dostaliśmy kilka żetonów do wymiany.
I również jedno większe SBC z player pickiem bohatera FUT Mistrzostw Świata lub wersji podstawowej i to na pewno sobie dzisiaj zrobimy, ale to będzie po pack openingu. I tak naprawdę jest to tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy przez ostatnie 3 czy 4 dni, gdy odcinka nie było. I możemy przejść do odebrania paczek za FUT Champions. I chcę zrobić po prostu jak najszybciej player picki, zwykłe te FUT Champions sobie otworzymy jak najszybciej, tylko mogę, bo w nich i tak raczej nic dobrego nie ma, tylko overall 88 Hoffman, więc szczerze mówiąc chyba to jest najlepsza karta, jaka można trafić aktualnie, jeżeli chodzi o overall i Berardi 87. I teraz ten player pick, który obchodzi chyba najbardziej, czyli 84+, w którym 86 Brozović, ale weźmy sobie Jorginho, bo Brozovicia, chociaż mogę wziąć Brozovicia i wrzucić go do SBC z player pickiem. Dobra, lecimy do paczek, które mam zachowane jeszcze z momentu, gdy były karty Team of the Year w paczkach. I jest ich aż 37. Nie będę wszystkich raczej otwierał dzisiaj, bo ten odcinek i tak już jest chyba dość długi, tak mi się wydaje, ale na pewno będę chciał otworzyć kilka i przynajmniej trafić jedną kartę Future Star. Czy to się uda? Zobaczymy za chwilkę. Oczywiście paczka z ikoną przechodzi na kolejny odcinek, bo dzisiaj będzie player pick z bohaterem FUT, więc lecimy z paczkami. Niech będzie na sam początek większa paczka dwóch zawodników 85+. I tutaj liczę, że coś będzie. No niestety, bez karty też Future Stars, tylko zwykła złota i będzie to Verratti. Okej, mała złota paczka rzadkich piłkarzy. I chyba tylko ekrany. Portugalia, napastnik Cristiano Ronaldo. Trafiam go drugi raz w przeciągu może chyba ostatnich 5 dni. Tylko szkoda, że jest w Al Nasr. I wart jest 140 tysięcy i nie da się go sprzedać. Ale jednak, Cristiano Ronaldo to Cristiano Ronaldo i niestety jest on niewymienny. Drugi raz niewymienny, więc wrzucimy go po prostu do SBC. Dobra, także pierwsze gotowe, zgłaszamy i zostały jeszcze dwa do zgłoszenia. Dobra, teraz paczki z ligowych SBC, Premier League, 8 zawodników. I jest kolejny walkout bez karty Future Stars w Francja. Bramkarz będzie Hugo Lloris. I Lloris w duplikacie, więc zgłaszamy drugie SBC i zostaje nam już tylko jedno. Okej, teraz paczka za 35 tysięcy. I jest kolejny walkout, już chyba trzeci albo czwarty. I będzie Luka Modric. Oczywiście, że go trafiam w pierwszym odcinku po Team of the Year, gdy już kartą Team of the Year nie jest. I słuchajcie, to będzie chyba ostatnia paczka, którą otworzyliśmy na dzisiaj. Resztę zostawiam sobie na kolejne odcinki. Chociaż nie, jest on wymienny, więc jeszcze jedną paczkę sobie za 35 tysięcy otworzymy i potem już zrobimy player picka z bohaterem FUT. Albo w sumie otwórzmy tą paczkę za 50 tysięcy. Może w tej się poszczęści? Raczej nie. I dobra, tak wygląda ostatnie SBC, które zgłaszamy. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało wam się trafić już jakąś kartę Future Stars. I oczywiście to SBC będziemy robili po raz drugi za 4 dni, gdy będzie można powtórzyć. Ja szczerze mówiąc odradzam wam to SBC, bo kosztuje jakaś 250 tysięcy w tym momencie, a kart, które są warte więcej, jest naprawdę mało, więc ja wam tego nie polecam, ale zobaczmy, czy się poszczęści i będzie coś fajnego. Gomez, Voller. Voller jest ok akurat. I Donovan. Oczywiście weźmiemy sobie kartę Wolera. Szkoda, że nie bohatera FUT Marvela oczywiście, tylko ten zwykły, bo ten jest wart, myślę, że jakieś 200, może 300 tysięcy? Już nawet nie. 150, dobra, nieważne. Ale jego karta, ta z Mistrzostw Świata, naprawdę jest bardzo fajna i bardzo droga. Ta niestety raczej już nieużyteczna. Także to chyba tyle i widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.